kochani, witajcie, witajcie, ziomeczki moje słodkie. Kolejny filmik, który tutaj ja wam chcę przedstawić, to są filmik, w którym pokazuję kostki gitarowe firmy Woodnote. Możecie kojarzyć. Nastawia mi to coś czy nie? Woodnote. Mam taką grupę, że tak powiem, takich kostek. Zapraszam sobie tylko teraz światło, żeby wam pokazać mniej więcej jak one są. Wezmę w ogóle kamerę do ręki. Piesek się bawi. No właśnie, tutaj dostałem od, bo to Bartosz robi, tym zajmuje się. Od niego dostałem właśnie no, jakiś czas temu, ja Cię od razu, Bartku, przepraszam, z góry Cię przepraszam za to, że to tak długo trwało, jednak no siła wyższa, 10 przeprowadzek, milion godzin pracy. Tu mam właśnie kilka rodzajów tych kostek. Z tego co ja ogrywałem już nieraz, fajnie się nimi gra. Najlepiej mi się gra kostkami, które są no, cienkie kostkami. Nie jestem w stanie się przestawić na jakieś takie właśnie na grube kostki, bo ja na przykład miałem takiego ucznia jednego, który on bardzo lubił właśnie taką grubą kostkę, taką nawet basową, znaczy to się nazywał jazz, taki jazz, ale on chyba miał 3 mm, czy nawet więcej, i on szybko grał sobie taką kostką, metal grał oczywiście. Tutaj na przykład najgrubszą to mam taką. Ona właśnie nawet nie mam specyfikacji, ile ona może mieć. Później na przykład co do grubości, później mam taką Woodnote. Sponsorem dzisiejszego filmu jest firma Woodnote. Troszeczkę on jest inny, nie, kształt byłby ten sam. Troszeczkę może powiedzmy same krawędzie są, w tej są troszeczkę większe, troszeczkę szersze. Później na przykład następną tu mam, mam dwie mam takiej grubości i takiego kształtu. Oczywiście to chyba jest machoń i jesion, ale to będzie musiało się Bartek mi powiedzieć w komentarzu, z czego one były zrobione. Znaczy właściwie no nie wiem, czy to akurat jest tak strasznie istotne. Wiadomo, pewnie ścieralność danego gatunku drewna jest, różni się. Natomiast no mi się wydaje, że tutaj tak ważne jest, jaki ma kształt, jaką ma grubość, prawda? To jest dość istotne. Tu mam jeszcze o kształcie. Taką, bo tu idę coraz mniejsze i cieńsze, coraz cieńsze. Później jest taka. No i dwie najcieńsze. Taka. Ta jest z kolei najcieńsza. Nie wiem, ile ona może mieć. No. 6 mm. No trudno mi powiedzieć. Pokażę dla was teraz na tych poszczególnych kostkach. Jak ktoś nie lubi mojego gadania, to przynajmniej sobie posłucha mojego grania. Nie lubi gadania, posłucha grania. Chyba, że nie lubi grania, to posłucha gadania. Dobra, zacznę od tych Oj, spadła. Zacznę od... Już nie jestem taki młody. Zacznę od tych najgrubszych. Brzmienie jest właśnie fajne. Nie jest jakieś takie przytłumione, przymulone albo skrócone. słuchajcie, no granie szybkie naprawdę jest fajne, granie szybkie i jakby tutaj ta grubość kostki nie przeszkadza w graniu, w szybkim graniu. Widać tutaj takie i nawet powiem wam, że jak sobie tak gram na tej kostce, nawet nie przeszkadza za bardzo, że ona jest gruba. Bo to też tak się wydaje, o, duża masywna pewnie jest ciężka, no nie? Ale tak samo to drewno jest leciutkie. Zobaczymy tylko jak szybko będzie się ścierało, to bardzo mnie zastanawiam. Aczkolwiek no ściera się, to kupujemy nowo, prawda? Nie ma co... No są muzycy, którzy na przykład po jednym graniu wyrzucają już kostkę, bo uważają, że się nie nadaje do grania. Ja na przykład robiłem specjalnie taki eksperyment, że sobie miałem jak najdłużej Dunlop Tortex 1,14 mm. No i tak się faktycznie one tak zaczęło schodzić, już się tak zaokrąglać. Ale taką kostką się po prostu już źle gra. Teraz biorę, chyba to jest ten sam kształt z tego co ja tutaj widzę. Nie jestem jakimś bystrym okiem, ale ten sam kształt, tylko różne drewno i ta sama grubość, tylko że ciemne drewno. Ciekawie, właśnie, zobaczcie, posłuchajcie, grałem tym, a teraz biorę z powrotem tamto. Spróbuję zagrać coś jednolitego, tego samego. Teraz zagram z powrotem tym cienkim. Jakiejś takiej zdecydowanej różnicy w brzmieniu nie słyszę. Ale powiem wam, że naprawdę troszeczkę mnie tak zastanowiło teraz. Aha, jest różnica w grubości, przepraszam was. Oczywiście, że jest różnica w grubości, delikatna różnica w grubości. Ale powiem wam, że na przykład lepiej mi się to grubszą gra. I tutaj właściwie tak jest też taki szczegół, teraz podczas grania mnie naszło, że dzięki temu, że kostka jest gruba, to ma do pokonania mniejszą odległość, prawda? Czyli ta jakby odległość kątowa, czy jak ją nazwać, podczas uderzenia jest mniejsza przez to, że kostka jest grubsza. Więc mi się wydaje, że warto, jakby ktoś chciał z was na sprawdzenie, to żeby kupić wszystkie rodzaje, jakie ta fajna firma Woodnote produkuje. I myślę, że nawet może jakieś własne logo też wypadałoby dostać. No zakupić na pewno. Myślę, że coś tam poszło do przodu. Jak tam Bartoszu? Powiedz nam, jak tam możliwości robienia logo. Zobaczymy teraz następne. Wezmę te większe. Też są... No tu grubość jest taka sama, tylko różni się rodzajem drewna. Mi się podoba zdecydowanie to drewno. Ma taką fajną fakturę. Teraz ciemne. Wezmę teraz najgrubsze. No powiem wam, że zdecydowanie tak, troszeczkę, odrobinkę ciemniejsze brzmienie jest, jak gram tą grubą, ale troszeczkę jakby dźwięk jest szybszy. Dźwięk jest właśnie dzięki tej prędkości kątowej troszeczkę szybciej kostka trafia na strunę. Powiem wam, że naprawdę Jak na razie to jestem zachwycony w sumie brzmieniem tych kostek. No brzmieniem i samym jakby takim... No też fajnie, że one są takie dość... To, co mnie zawsze wnerwiało w kostkach, niesamowicie mnie denerwowało, jak akurat... Nie mam tu przykład, a mam przykład. Jak macie na przykład kostkę, która jest zrobiona z takiego materiału śliskiego, na przykład, no nie wiem, to jeszcze nie jest taka tragedia. Tutaj akurat mam z Hendrixem odpadła, tu mamy taką, nie wiem czy widać, jest takiego śliskiego plastiku. Metalowa kostka na przykład. Są też takie z takiego tworzywa, co się nazywa Plektron, czyli takie jakby, taki rodzaj plastiku, taki specyficzny. I jak się podczas... Dobra, jak gramy sobie w domu, to zarobiście, bo sobie rączki możemy, powiedzmy, wytrzeć, nie wiem, mydełkiem przemyć. Jak gramy na przykład na próbie czy na koncercie, piórko na przykład się zaczyna ślizgać. Nawet jak w domu gramy, piórko się zaczyna ślizgać i po prostu no, wdenerwuje, bo łazi. Tutaj jest właśnie fajne w tych drewnianych, że swoją drogą drewno jest takie, że wchłania pot, prawda, czyli w momencie grania to jakby na bieżąco nam ten pot ściąga, a druga rzecz, że ta faktura, prawda, drewna jest fajna. Było. To chyba już tym drugim też grałem. Nie wiem, czy wy widzicie różnicę w brzmieniu. Powiem wam, że tak, bardzo są zbliżone, jednak za każdym razem jak biorę raz jedno, raz drugie, to mam wrażenie, że to troszeczkę jakby tak odrobinkę tak ciemniej brzmi, tak to odrobinkę tak jakby powoduje takie bardziej takie zmatowienie, ale to może jest w jakiś sposób się może sugeruje po prostu tym, że biorę, wiem, który biorę i widzę jaki kolor. Ja jestem bardzo ciekaw, jakby na przykład spróbować zrobić z różnych, z drzewa, na przykład ze śliwy na przykład, albo z jakiegoś dębu, albo nie wiem, z czegokolwiek innego, z lipy. Lipowe pewnie by się szybko ścierało. No widzicie, bo mamy też różne kształty, prawda? O, takie. Teraz właśnie mam te 3 najcieńsze. Teraz, dobra, teraz prawie najcieńszy. A teraz najcieńsza z najcieńszych. Powiem wam, że naprawdę myślę, że naprawdę warte polecenia są te piórka. Nawet jeśli ktoś z was jest sceptycznie nastawiony do takich, że tak powiem, wynalazków, prawda, piórkowych, to myślę, że warto spróbować i naprawdę polecam, bo to jest kwestia taka, że na przykład jak do mnie przyszły te kostki, to mi się najlepiej grało na tej najcieńszej, na tej, nie wiem jaka to będzie właśnie grubość, na tej najcieńszej. Teraz na przykład jak sobie porównuję, to mi się zarówno fajnie gra, zarobiście mi się gra na tej najgrubszej, nawet na tej. Popatrzcie jaka jest w ogóle różnica między jedną a drugą. Czekajcie, odłożę sobie gitarę. Jaka jest różnica. I jak dawniej byłem takim sceptykiem co do grubości grubych kostek, to naprawdę tutaj w tych fajnie idzie. Chyba też dlatego fajnie się gra, ale chyba też dlatego, że na przykład w tej grubej krawędź tak czy inaczej jest ostra. Jak widzicie, te krawędzie, te nacięcia mają kąt, tutaj wychodzi na to, że mają jakieś tak 45 stopni. Jest kąt nacięcia, że to nie jest na przykład, że mamy takie obłe, prawda? Tylko, że ostre. Zobaczymy, jak to z biegiem czasu będzie się ścierać, ale powiem wam, że naprawdę warte polecenia i uderzajcie śmiało do Bartosza Wojenki, żeby wam coś takiego zmajstrował. No, z mojej strony to tyle. Dzięki, że w ogóle, że przysłałeś mi te kosteczki, że mogłem je przetestować. No ja serdecznie polecam, naprawdę. Testujcie, sprawdzajcie, piszcie w komentarzach, jak wam się podoba granie na takimi piórkami, naturalnymi piórkami, drewnianymi. Żadna fabryka nie ucierpiała, nie wytworzyła dwutlenku węgla, produkując te piórka. Taki śmieszny żarcik, ale moje poczucie humoru troszeczkę przygasło. Ale nie, naprawdę, polecam i dawajcie znać, co sądzicie o tych piórkach.